Najpierw powiem tłumaczenie języków, które były w trakcie uwielbienia. Bo Duch Święty jest w nas uwolniony. I teraz pytanie, co my z tym zrobimy? I takie było dosłownie to tłumaczenie, więc chciałam się z wami tym podzielić. No a teraz, tak jak Artur powiedział, moje świadectwo. Od jakiegoś czasu właśnie też chodziłam w sumie na terapię indywidualną do Artura, a teraz uczęszczam na terapię grupową jeszcze. I chciałam się podzielić różnymi zmianami, które gdzieś tam w ostatnim czasie się wydarzyło u mnie w życiu. Uwolnienie od depresji miałam w lipcu 2020 roku. I to było niby takie oczywiste, że Jezus jest życiem. Później sobie uświadomiłam, że skoro Jezus jest życiem, to ja też jestem życiem. I pomyślałam, to dlaczego ja, będąc życiem, myślę o śmierci. I wtedy pękła jakaś taka ogromna tama u mnie. Zaczęłam płakać i pokutowałam z tego. I wiecie, to myślenie zostało tak mocno skonfrontowane, że od tamtej pory naprawdę to jest znikome już w moim życiu. Nawet bym powiedziała, że zostało to całkowicie zmienione na myślenie o życiu, a nie o śmierci. Później zaakceptowałam siebie. Mówienie dobrych rzeczy o sobie, o takich, co inni o mnie mówili. Tylko na początku było to tak, że ktoś o mnie coś powiedział, ja tego nie przyjmowałam do siebie. Nina też wysyłała mi takie różne informacje, wiecie, w Messengerze, jaka ja jestem według niej. Ja sobie te informacje zapisałam na lustrze. Ja codziennie po prostu je czytałam. I patrzyłam się do lustra, patrząc po prostu w to lustro, w swoje oczy. Norbi mi o tym powiedział, że mam tak robić. I ja po prostu posłusznie to robiłam. Ja konfrontowałam swoje wnętrze z tym, co było tam napisane. I to trwało jakiś czas, ale później zaczęłam się z tym utożsamiać. I faktycznie dostrzegałam te informacje, których wcześniej nie widziałam, z tym, co tam było napisane, że to jest rzeczywiście o mnie. Przebijałam mury, kiedy blokował mnie lęk. Podejmowałam działanie i zdobywałam odwagą nowe umiejętności. Szczególnie jak chodziłam na ewangelizację i miałam taką blokadę przed mówieniem czegokolwiek, ja stwierdziłam, że nie mogę tak zrobić, po prostu muszę iść i wbrew mnie, wbrew tego, co czuję, po prostu przechodziłam przez te mury. W relacji z ludźmi przebywałam z ludźmi w kościele, nawet kiedy było bardzo źle. Myślałam o tych miejscach lub o różnych sytuacjach i chciałam zmian. Chciałam zmian, przestałam się bać zranień od innych ludzi. Co więcej, nie zakładałam już, że ktoś ma swoje intencje w stosunku do mnie. Wcześniej myślałam, że ludzie chcą mnie skrzywdzić, że mnie ranią, że zawsze jak się z kimś spotykałam, to ktoś tam dziwnął jakiś taki mój słaby punkt i to mnie bardzo, bardzo bolało. Ale zmieniłam sposób myślenia i stwierdziłam, że kurczę, no ale to tak nie może być. Dlaczego ta osoba miałaby coś złego o mnie pomyśleć? No i to się zmieniło. Miałam też bardzo duży problem z odrzuceniem. Duch Święty mi pokazał, że od urodzenia było w moim życiu właśnie to odrzucenie. Widziałam mnóstwo sytuacji z mojego dzieciństwa i dalej w moim życiu, w którym byłam odrzucona. Później Duch Święty mi powiedział, byłem z Tobą w tych sytuacjach, jestem, który jestem. Bóg teraz jest, zawsze teraz. I wiecie, to był taki jakby długi film z wizji różnych, kiedy właśnie od dziecka gdzieś tam ktoś mi coś mówił i ja kiedyś po prostu jakby nawet nie wiedziałam, że było tak dużo tych sytuacji i nawet nie wiedziałam, że to było tak wcześnie zaczęte. Ale Duch Święty mi powiedział, że muszę coś z tym zrobić. Później była maskotka. Dostałam słonia takiego wielkiego, maskotkę od Magdy. Pomagała mi się przeprowadzać, ona akurat miała takiego słonia, powiedziała, że chce go wyrzucić i jak chce, to mogę sobie go zabrać.
Wcześniej Duch Święty mnie przyrównywał do słonia i mówił, że jestem silna, mądra i odważna. I właśnie te cechy widział we mnie Duch Święty właśnie jako w słoniu. Więc to też było takie trochę prorocze, że dostałam tą maskotkę od niej. Później kupowałam sobie nowe rzeczy i coraz bardziej lubiłam siebie. Już nie tylko akceptowałam, ale zaczynałam siebie lubić. Nadal poznaję siebie tak naprawdę w różnych sytuacjach. Pewne cechy są już dla mnie znane, a inne czasami mnie zaskakują. Ale nie zamykam się na poznawanie tego, co jest nowe. Zrozumiałam też, że mam wielką wartość i nie jestem niczym, nie jest ta wartość niczym uzależniona. Jestem cenna. Jesteś warta więcej niż wszystkie kamienie drogocenne ze świata. To usłyszałam na spacerze od Ducha Świętego, kiedy byłam w lesie i zastanawiałam się, jaką mam wartość. Kiedy usłyszałam komplementy od różnych osób, dużo osób właśnie mówiło, ładnie wyglądasz, ładnie się ubierasz i tak dalej. Ja im dziękowałam, ale to były takie dziękowania z grzeczności. Widzę, tak naprawdę tych słów nie przyjmowałam do siebie w ogóle. Teraz, jak ktoś mi powie jakiś komplement, no to mu ładnie podziękuję oczywiście, ale też porozmawiam z nim na ten temat. Nie boję się już tego, że ta osoba faktycznie może coś dostrzec. Pozytywnego oczywiście. Wcześniej te wszystkie rzeczy, które były pozytywnie wypowiedziane w moim kierunku, odbijały się od ściany. Przeczytałam książkę później o tożsamości w Chrystusie. Zaakceptowałam miejsce zmian. Zauważyłam radość w oczekiwaniu na przełomy z tych małych kroczków. Później zaakceptowałam reakcję na stres, czyli płacz. I zrozumiałam, że jestem po prostu wrażliwa. Już w sumie nie wstydzę się łez. Chociaż wcześniej właśnie zauważyłam, że bardzo się tego bałam. Stawiałam gardę. I wszystko, co było do mnie wyswobodzane, to blokowałam. Później zrozumiałam, że nie muszę sama szukać pracy i mieszkania, tylko zaczęłam ustanawiać w modlitwie, czego chcę i czego potrzebuję. Poprzez wiarę to chwytałam. I tak właśnie się działo. Tak właśnie się działo teraz właśnie w wakacje, kiedy podjęłam decyzję, że przeprowadzam się do Warszawy, zmieniam pracę, wyjechałam na wakacje. Miałam tam pracować, co prawda, przez miesiąc nad morzem. I usłyszałam od Ducha Świętego, że gdziekolwiek pójdziesz, tam będę z Tobą. I wiedziałam, że nie ma już żadnej drugiej ucieczki od Ducha Świętego. Wiedziałam, że nie ma drugiej ucieczki od różnych zmian w moim życiu. Ale różne rzeczy też próbowałam sama załatwić. A później dopiero jak to puściłam, zaczęło się realizować to, co było Boże. Przełączyłam się na modlitwę poranną, czyli na tą tak zwaną komorę, plus nakierowałam się na Jezusa w ciągu dnia. To nie było łatwe dla mnie. Wiecie, z samego rana jak wstawałam, to praktycznie musiałam się strudlać z łóżka. Często to było tak, że mówiłam kilka słów, potem kilka zdań, potem kilka minut, potem trochę dłużej, trochę dłużej. Teraz, jak wstaję z samego rana, jestem nakierunkowana od razu na Jezusa i widzę właśnie te realne zmiany u mnie. Wiecie, wcześniej to nie jest tak, że ja nie byłam nakierowana na Jezusa. Ja po prostu modliłam się wieczorami, tak? Tylko, że po całym dniu byłam już bardzo zmęczona i jakby ten odbiór był troszkę inny niż teraz jest. Jakby wstając rano, byłam bardziej świeża, bardziej przebudzona i umiałam więcej rzeczy przyjąć. Wcześniej robiłam różne rzeczy z obowiązków, bo tak trzeba.
teraz, bo chcę. To też się właśnie w te wakacje zmieniło, które były ostatnie. I wynikało to z wolności, z braku przymusu, prawa na realną wolność w Jezusie i chęć wydawania owoc po prostu, a nie po coś. Wiecie, wcześniej, tak jak teraz powiedziałam, jakby robiłam coś, bo musiało zostać wykonane, tak? Ale zmieniłam postawę serca i to też gdzieś przeskoczyło w mojej głowie. Nie wiem tego do końca opisać, jak to było, ale ja po prostu poszłam do Artura i mówię, Artur, coś się ze mną stało. Ja widzę same pozytywne rzeczy, nie widzę już negatywnych. Mówię, widzę rozwiązania, a nie problemy, nie? Ja mówię, coś jest nie tak. On mówi, no w końcu. Później zaczęłam pracować nad stabilizacją emocji. Teraz niektóre sytuacje jeszcze mają takie jakieś takie zachwiania u mnie. Ale już bardzo szybko z tego wychodzę. Trwa to zdecydowanie szybciej i jestem w tym bardziej pewna. Już te sytuacje nie powodują takiego wielkiego zamieszania i chaosu, jak było kiedyś. Tylko jest to bardziej takie ukierunkowane na pokój, mimo że wokół jest ogromna burza. Jasne, ostatnie sytuacje gdzieś tam w moim życiu też były takie, że mnie mocno zmiotło, ale jakby skupiłam się też na rozwiązaniach i po kolei odrzucałam wszystko. I przeszłam jakby cały ten proces, który teraz wam opowiadam, jakby w bardzo szybkim tempie. Tak, na własnych błędach się wyłożyłam. I powiem wam, że nie chcę się uczyć już na własnych błędach. Wolę po prostu zacząć polegać na Jezusie. Później była taka sytuacja, że miałam namierzanie i zwalczanie paranoi poprzez argumenty. W tym oczywiście pomógł mi Rafał, jak byliśmy na ewangelizacji. Później Artur mi powiedział, jak się tego pozbyć. No bo wiecie, nasz umysł czasami sobie umie dużo rzeczy stworzyć. I powiedział mi, no ale to musisz zadawać pytania, musisz mieć argumenty. Dopiero wtedy w to wierzysz. Jak nie masz konkretnych pytań, jak nie masz argumentów, odrzucasz tą myśl. Zaczęłam to robić i w mojej głowie zaczęły się też robić takie fajne czystki. Kiedy Agata miała takie objawienie prorocze na temat sieroctwa, także skorzystałam z tego, usiadłam u niej na kolanach. W sumie to nawet się wyrwałam do tego, byłam chyba jedną z tych pierwszych osób, które usiadły. I usłyszałam później od Ducha Świętego: jesteś błogosławieństwem, nie przekleństwem dla twojej rodziny. I wtedy zrozumiałam, że miłość jest w życiu, w świetle we mnie. Zobaczyłam tatę i wiedziałam, że muszę mu zacząć wybaczać. Musiałam mu wybaczyć, że nie był mój, że jakby obwiniałam go, że nie był aktywny w moim życiu. Właśnie ten żal taki, że on się poddawał, że nie miał wpływu na nas, na dzieci. Później wybaczyłam mojej mamie, która zrzuciła na mnie odpowiedzialność za moje siostry. I dopiero po tych wybaczeniach, ja wcześniej też to robiłam jakby, ale to było takie głębokie na pułapie serca. Nie umiem tego też tak wam tego powiedzieć dokładnie, jak to wynikało, ale to było takie właśnie na pułapie serca, że to była kolejna warstwa odsłoniona z tych zranień z dzieciństwa, które zostały jakby odrzucone ode mnie i poczułam realną wolność, że nie jestem już zależna od moich rodziców w ogóle. Później usłyszałam: pozwól na głębię, otwórz się. No i w listopadzie byłam w rodzinnych stronach i znowu dokonywałam wiele przełomów. Nie będę wam o wszystkich opowiadać, bo bym was zanudziła. Powiedziałam tacie, że go kocham. Rozpłakał się i też mi powiedział, że mnie kocha. Wiecie, to było spotkanie po wielu latach. Pojechałam tam, byłam pierwszy raz u niego w Wiśle, tam gdzie mieszka.
Spotkałam się z Nim i tak naprawdę nie oczekiwałam niczego. Po prostu chciałam mu powiedzieć, że Go kocham. I to mi było taki ogromny przełom dla mnie, bo zobaczyłam, że On naprawdę też w swoim sercu ma do mnie takie uczucia. I to była taka prawdziwa miłość, której wcześniej też nie odczuwałam. No, na tym wyjeździe też była taka sytuacja, że byłam u braci, u moich sióstr. Były różne sytuacje właśnie związane z moją rodziną. Byłam też u jednej przyjaciółki. No, ale co mnie najbardziej zaskoczyło, to, że Norbi i Anita byli akurat w tamtych okolicach i zaprosili mnie na kolację razem. I ja oczywiście zamiast się z tego cieszyć, to zaczęłam oczywiście terapię. Pozwoliłam dać się poznać kilku osobom. Czasami to były sytuacje, kiedy dopuściłam ich dość blisko do siebie. Potem te relacje się ucięły, potem niektóre osoby wyjechały. Później się okazało, że z niektórymi osobami już nie mam takich relacji, jakie miałam wcześniej. Ale to mnie to tak mocno nie bolało. Już jakby będąc z tą osobą, będąc w relacji, jakby nie odczuwałam już takiego mocnego zranienia, nawet jak już coś znikało. To mnie też bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo wcześniej bardzo mocno przeżywałam takie rozstania różne. No i ostatnie zdanie. To to, że cieszę się i nie poddaję się. Cieszę się z tego, że się nie poddaję po prostu, że już nie uciekam od ludzi. Że chcę mieć z nimi relacje, że mimo właśnie takich wystawienia się, pokazania, odsłonięcia się poniekąd na jakieś nowe sytuacje. Po prostu już się tego nie boję. Amen.